Witam serdecznie, z tej strony Marcin. Słuchajcie, dzisiaj chciałem Wam pokazać myjkę ultradźwiękową, którą dostałem od firmy Wewor na testy. Już się zbieram od dłuższego czasu, nie mam pojęcia jak to działa, nigdy nie używałem. Kupiłem płyn wielozadaniowy, skoncentrowany, jakieś coś takiego do myjek. No i co, i wlejemy 10 litrów płynu i zobaczymy. Grzesiu, chcesz nadzorować pracę? Skąd tu się zebrałem do tego? Nie mamy kasku, okularów. Dobra, pierwsze 5 litrów poszło. To trzeba zostawiać, trzeba będzie koordynować i sprawdzać co pół godziny, przez całą dobę. Aha, bo to ma leżeć, tak? Znaczy to ma leżeć i to będzie się tu, wiesz, bulgotać coś tam, nie? Myjemy 10 litrów i tutaj jest tak, że 10 litrów na sporządzić roztwór mniej zanieczyszczone, czyścić roztworem 1 do 50. Wszystko tak na oko w zasadzie, z tego się nie strzela. Zobaczymy jak taki roztwór sobie poradzi z taką tarczą z WL-ki. No i co? I wlewamy. Hopsa. Hopsa, hopsa. Zaraz włączymy, zobaczymy co to za ustawienie. Co to jest za ustrojstwo? Temperatura. Do tej myjki dostaliśmy kabelek, jest włącznik. Co tam jeszcze dostaliśmy? Jest taka pokrywka. Gastrodowi. Mamy tutaj jakąś taką instrukcję krótką, ale nie ma chyba... O nie, jest tutaj coś. Zaraz zobaczymy, jak to odpalić. Jak to odpalić. I tutaj mamy jeszcze dodany, jest taki przewód, bo tu jest do spuszczenia wody. Jak się wybrudzi ta woda, żeby nie było, żeby nie czyścić kolejnych rzeczy już takiej brudnej, to zmieniamy. No i trzeba pamiętać, żeby przed włączeniem zalać. Zalać. 2/3 powinny przynajmniej być. Nie wiem, czy tutaj ile tu wyszło. No chyba jest ok. Prawie cała ta jest zalana. Chociaż może więcej tu powinno litrów. Bo to jest... Zaraz wam powiem, ile to jest litrowa? Myjka ma 22 litry. My wylaliśmy na razie 11 litrów. Ale przy takiej części chyba powinno być... Ok. Ona się cała zanurza. Znowu wrzucamy ją sobie, odpalamy, tak? Najpierw włożymy do wtyczki, do kontaktu raczej. Zobaczymy co tutaj jest. Aha, jest ustawione na 55 stopni. Podaję temperaturę jaką mamy i 2000 minut. Pewnie do wyłączenia, a tu możemy sobie zresetować. Czyli tu ustawiamy temperaturę 56. Teraz zobaczę tutaj tę instrukcję, jaką możemy. A tutaj możemy czas ustawić, ile chcemy czasu, żeby za długo nie chodziła, żeby coś nam się nie stało. To też pewnie nie można za bardzo pod. Można zapomnieć i. Czyli jest na 30 minut chyba. Zobaczmy sobie tę instrukcję. Aha, tutaj jest tank size 22 litry 480 W. 480 W. Mamy od 0 do 30 minut ustawienie 40 kHz. Od 0 do 80 stopni Celsjusza.
My mamy 600 W heating power, czyli moc jest niby grzania 600 W. No i to wymiar tej naszej, bo są, widzę, od 1, 3 litra, 2 litry, 3 litry, 6 litrów, 10, 15, 22 i 30. Ja mam tą przedostatnią, 22 litry. I tutaj jest 500 na 300 na 150 wymiary. A wszystkiego jest 530 na 330 na 275. Tak to wygląda. No i zobaczymy, jak po tym czasie ta część właśnie będzie wyglądała. Czy coś się wyczyści, czy nie? Może zamkniemy naszą frytkownicę. Przeniosłem tutaj w lepsze miejsce tą myjkę. Jest ustawione 56, teraz uwaga. A i teraz i włączamy na 20 minut. Włączenie na 20 minut sobie. Ła! I teraz to chodzi. Zaczekamy, aż się nagrzeje. Zaczekamy, aż się nagrzeje. Zaczekamy, aż się nagrzeje, wtedy włączymy. Ale włączyłem tylko na chwilę, a zaczęło się coś takiego dziać. Ty widziałeś, Grzegorzu, co tu się dzieje w tej myjce? To nieźle to czyści. Ha, ha, ha! Może sokoła całego tu wyszorujemy. 39 stopni mamy. Ściągniemy tą pokrywkę od frytkownicy i spróbujemy wcisnąć. Właśnie, czy to nie będzie tak, że teraz się coś tu wyleje? Grzało do końca. Widać, że to tam nieźle się budzi. Ale puste, nie? To zapach tego płynu. To w masce trzeba by to robić. Chyba, że już to zrobiło. Nie, no, 56, a to 51. No, ja to na nastawiłem dopiero. Dobra, i teraz rękawiczki. Czekaj, gumowe rękawiczki trzeba. Gumowe rękawiczki gdzieś tutaj były i to ja wyciągnę. O. Trzeba pamiętać o BHP, Grzegorzu. A kask? Gdzie jest? Ty, ale teraz jest to gorące. Ale po co ci rękawiczka? Czekaj, to czymś trzeba, nie? Panie. Co? Złap tam. Aha. Ty widziałeś? Czemu tylko jedną część rzuciłeś? Ty, może więcej. No bo ja nie wiedziałem, czy to jest, wiesz, czy to czyści. No wrzuć coś jeszcze. Ty, to włączyłem może tą głowicę sokoła, co? Jedną. Soku 1000 w ultrafiolecie będzie. Znaczy, mamy taką głowicę. O. No ja się bałem, czy to wiesz, nie od barwi coś, aluminium, ale to chyba nie. Nie, no proszę cię, no. Chyba wiedzą, co dają. No nie wiem. Będę później szukał wewora. Ty, ale nie zatopiło się całe. Trzeba dolać. A, go to muszę dolać. Trzeba właśnie. Pogubiłeś. Dobra, dobra. Nie, no, żeby przykryło, nie przykryłeś. Żeby za dużo nie przykryło. Dobra. Dobra, jest dobrze. Uwaga, gotujemy. Możesz ustawić na 300 stopni. Słyszysz, jakie to jest? To jak u stomatologa gdzieś.
Nie no, wewór dał radę. Teraz jakby była ta... Żałuję, że 40-litrowej nie wysłali, bo mogli mi wysłać 40-litrową. No to pogadaj może o tej 100-litrowej. Bo by można było cały silnik wsadzić. No jakby była 100-litrowa, to byś wysłali. To taki czas mamy? Na 3 minuty. No nie, no ale wiesz, nie chcę zniszczyć tutaj tego. To jest już pierwszy raz. Czekaj, podnieśmy. O. Wiesz, żeby ona się zaraz nie rozpuściła cała. Ale chyba jest okej, okay, nie? Nie. Jeszcze nic się jej nie stało. Panie, to jeszcze z 4 godziny. Tu ustawmy na... Nie no, bo to jest na 20. 10 minut, co? Czy nie, dobra, na 5 znowu. Damy na 5. Daj ze 2 minuty. Dobra, zamykamy. Już się gotuje. No, trochę się pogotowały. Trochę się pogotowały. Tak dawałem dla ostrożności po 10 minut. No, sprawdzałem, ale zobaczcie, no. Wygląda to. No, tutaj wiadomo, tutaj w środku jest nagar. To chyba będzie ciężko ogarnąć. Może trzeba wyszczotkować, ale tutaj. Tutaj wszystko zapowiada się fajnie. Tutaj te resztki tej farby, chociaż tutaj jeszcze trochę jest. O. Chyba jeszcze spokojnie może to popracować. Tutaj resztki uszczelki. Chyba jeszcze ta mejka może to może jeszcze pogotować. Spokojnie, nic się tu nie stanie. Śruby może wyciągnąć. Pogotowałem jeszcze. I zobaczymy. Patrzcie. Prawie czyściutkie, ale numer. Tutaj też już to widzę schodzi. Nie no, ekstra. Jeszcze wiadomo, o tutaj fajnie zeszło. Ten nagar. No ale widać, że jeszcze to się musi pogotować. Ta jest jakby już czystsza. Ale jeszcze tutaj trochę mamy takiego różnego syfu. Tutaj powykręcałem te śruby, żeby to było osobno. Dobra. No i zobaczcie, tutaj jeszcze wam pokażę, bo zacząłem się tymi głowicami bawić, ale tutaj ten docisk sprzęgła z WL-ki, no został tak wyczyszczony. Więc myślę, że spoko. Fajnie, no z głowicami ciężej. No ale do różnych rzeczy myślę, że będę testował. Zobaczę później, jeszcze pewnie gdzieś na vlogach wam pokażę, bo podłączam też tą, dzisiaj jeszcze może coś pogotuję te głowice tutaj, żeby zobaczyć, jak to będzie wychodziło. No i pewnie tutaj jeszcze sporo różnych rzeczy będziemy testować. No, słuchajcie, trochę się to robiło. Ja też się boję zostawić to na dłuższy czas, no bo wiadomo, to jest sokół 1000. No ale ogólnie tutaj zaczęło to wszystko schodzić. Tutaj tak samo. Więc myślę, że jak więcej, ewentualnie można jeszcze sobie posprawdzać z płynami różnymi, nie? Różne płyny. Zobaczyć, który mocniejszy, który słabszy. Z temperaturą. O, ale ogólnie dużo tutaj wchodzi. Myślę, że śmiało mogę polecić. W opisie jest link do tej myjki Wewora. Ona około 1000 zł kosztuje i jest kod rabatowy, więc można też jakiś tam rabat wyłapać, nie? Ja dzisiaj robiłem live'a, nawet dalej jest. Jemy z Grzegorzem pączki, pijemy kawę, a was serdecznie pozdrawiamy. Będzie... Aha, wczoraj konkurs, narzędzia i będą jeszcze narzędzia, bo jeszcze mamy jakiś zestaw narzędziowy, więc będą jeszcze jakieś inne narzędzia i będą też, o, tutaj te puszeczki. Dzisiaj taki krótki odcinek, ja nie mam czasu, żeby więcej się z tym
pobawić, ale o, zrobiłem tutaj jakieś takie zdjęcie na miniaturę, że będzie to z tym i do tego. No i trzymajcie się, do zobaczenia, cześć! O, słuchajcie, dzisiaj chciałem się wam pochwalić, że moi rodzice zostali ambasadorami aquaparku. Takie wyróżnienie tu ich spotkało. Wiecie, od 12 lat tutaj częszczają właśnie i ćwiczą i promują aquapark. Wszystkich was serdecznie pozdrawiam, a jeszcze dzisiaj mojemu tacie składam serdeczne życzenia urodzinowe, bo dzisiaj obchodzi urodziny. Także wszystkiego najlepszego, tatusie. Jestem z was dumny. O, koszulki z motywem Sokoła 1000 z moim silnikiem już dostępne na stronie www.motozloty.com. W czterech wersjach kolorystycznych, że serdecznie zapraszam do zakupów i wsparcia odbudowy kultowego polskiego motocykla Sokół 1000. Cześć! Na koniec, słuchajcie, pozwolę sobie na reklamę mojego przecudnego, przeuroczego sklepiku motozloty.com. Jeżeli szukasz pomysłu na prezent, na podarek dla siebie, dla bliskiego, dla faceta, dla męża, dla chłopaka, dla dziadka, wujka, babci, stryjka, to idealnie trafiłeś. Wejdź na stronę motozloty.com i tam znajdziesz miliony pomysłów na prezenty, naszywki, wpinki, szyldy, blachy, no mamy tam tego całą masę. W opisie masz kod rabatowy, od 100 zł wysyłka bezpłatna. Miło mi będzie, jak trafisz do mnie, hej!